Brawler to 409 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to offroadowy samochód terenowy dodany w DLC Brudny Szmal część 2. Jego konstrukcja w dużym stopniu przypomina samochód Lockhart Motors Rally Fighter, na zdjęcia widzicie teraz na ekranie. Brawler jak na tą klasę ma całkiem fajne osiągi, prędkość maksymalna jest prawie najlepsza w klasie, przyspieszenie też nie jest najgorsze. Jedynie czego się tutaj można doczepić to przyczepności, która w porównaniu do innych samochodów jest bardzo przeciętna. Ale patrząc tak ogólnie, na pewno jest to jeden z lepszych samochodów w tej klasie. Troszeczkę gorszy od Dubsty 6x6, a coś na równi z Dune Buggy. Ale to już od was zależy, czym wolicie się ścigać, czy ciężarówkami, czy samochodami typu Buggy. Brawler ma bardzo fajny wygląd, ma dużą odporność na kolizję, no i dobrze sobie radzi w offroadowych wyścigach i myślę, że warto go zakupić i przetestować. Samochód w trybie pojedynczego gracza jest dostępny w garażach każdej z postaci, ale tylko na konsolach starej generacji. Na konsolach nowej generacji, włącznie z PC-tami, samochód można kupić na stronie Legendary Motorsport za 715 tysięcy dolarów, zarówno w trybie pojedynczego gracza, jak i w trybie online. Ale sprawdźmy teraz, jakie modyfikacje posiada ten samochód. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, zderzaki przednie oraz tylne. Podwozie. Modyfikacje silnika, klaksony, światła, w tym neony, tablice rejestracyjne, lakierowanie, tutaj mam dostępny kolor podstawowy oraz dodatkowy, modyfikacje dachu, zawieszenie, skrzynie biegów, turbo, koła, a na sam koniec szybę. Jak widzimy, Brawler ma całkiem dużo fajnych modyfikacji. Ale sprawdźmy go teraz na trasie drag przy depotuningu. Zobaczmy, jakie czasy osiąga. Najpierw sprawdzimy Lowrera przed tuningiem. Brawler nietuningowany osiągnął czas 20 sekund i 3 setne. Teraz sprawdzimy samochód po modyfikacji. Brawler modyfikowany osiągnął czas 18 sekund i 12 setnych. Wpisujemy wyniki do naszych 4 tabel i porównujemy z wynikami innych samochodów. Mamy 4 tabele, 2 w klasie pojazdu przed i po tuningu, no i 2 ogólne też przed i po tuningu. Podsumowując, pierwszym plusem tego samochodu są osiągi, które czynią ten samochód jeden z najlepszych w tej klasie. Drugim plusem jest duża ilość modyfikacji. Trzecim plusem jest dobra odporność na kolizję. Pierwszym minusem jest cena, która powinna troszeczkę zniechęcać do kupna tego samochodu. Drugim minusem jest troszeczkę słaba przyczepność. Trzecim, ale takim małym minusem, ale mimo to mnie osobiście bardzo rażącym, jest to, że nie można zapalić dodatkowych świateł, które możemy przy tuningu zainstalować. Moja końcowa cena to słabsze 8, jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jak będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od was.
Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jaki pojazd chcesz zobaczyć spośród wszystkich, a być może pojawi się na tym obrazku w kolejnym odcinku.